czwartek 10 listopada o godzinie 11:11 w Teatrze Elektrycznym w Skoczowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. To słowno-muzyczne wydarzenie zostało przygotowane przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie. Cieszymy się, że możemy naszych gości przywitać w Teatrze Elektrycznym. Cieszymy się też, że udało nam się zorganizować niesamowitą imprezę artystyczną w wykonaniu naszych uczniów i dzieci. Na to się przygotowaliśmy od dłuższego czasu. Czy to cała szkoła jest zaangażowana w to przedsięwzięcie? Tak, cała szkoła jest przygotowana na to przedsięwzięcie, aczkolwiek nie wszyscy uczniowie są obecni teraz tutaj na widowni. To wynika z różnych kwestii organizacyjnych oraz też pewnych predyspozycji naszych uczniów. Natomiast cała szkoła brała czynnie udział w przygotowaniach do zajęć, bo to nie tylko były występy wokalne, recytacje, deklamacje wierszy, czy nawet tańce, pantomima i tym podobne. Także były przygotowania pod względem wystroju, chociażby nawet do takich pięknych kotylionów. Także każdy coś wniósł swojego do obchodów tego Święta Niepodległości. To krzewienie właśnie tego patriotyzmu tutaj właśnie w tym przypadku jest bardzo ważne. Tak, dla nas jest to bardzo ważne i cieszymy się, że ta tradycja cały czas jest. My się do tego dokładamy. Zależy nam na tym, żeby kształtować te wartości, wartości patriotyzmu, kultywowania naszych tradycji, bo bez przyszłości i teraźniejszości nasze państwo, my nie będziemy mieli w ogóle przyszłości. W wydarzeniu tym wzięła udział nie tylko społeczność szkolna, ale również zaproszeni goście, sympatycy i przyjaciele szkoły. W Akademii udział wezmą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Zaprosiliśmy panią marszałek Beatę Białowąs. Niestety, z uwagi na to, że została zorganizowana sesja nadzwyczajna zarządu w Katowicach, pani marszałek będzie nieobecna, ale w jej imieniu będzie pani dyrektor z Departamentu Edukacji i Urzędu Marszałkowskiego. Poza tym mamy zaproszonych gości w osobach śląskiego kuratora oświaty, pani Urszula Bauer oraz pan Jacek Szczotka. Zaprosiliśmy także współpracujące z nami ośrodki przyszpitalne. Jest pan dyrektor Koch, który odpowiada za szpital rehabilitacyjno-leczniczy w Jaworzu. Tam mamy naszą placówkę oświatową. Mamy też przedstawiciela pani z ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego w Górkach Wielkich. Zaprosiliśmy także współpracujące ze szkołą ośrodki poradnia psychologiczno-pedagogiczna z Brzeska. Mamy takie zawarte porozumienia o wymianie doświadczeń, dzielenia się swoją wiedzą. Zaprosiliśmy przedstawicieli Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego z Dąbrowy Górniczej. Przepraszam, może kogoś pominąłem jeszcze, ale mamy najważniejsze także naszych darczyńców i przyjaciół szkoły, bo to też tak jak widać, to są wszystko nasi przyjaciele i tak podchodzimy sercem do nich, dlatego że oni też tym sercem nam się odwzajemniają. Grzegorz Zelek, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Brzesku. Czyli kawałek był tutaj do Skoczowa? 150 kilometrów około. Ja rozumiem, że tu przyjaciel szkoły, że współpracujecie. To znaczy nawiązujemy współpracę w zakresie diagnozy, terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a ta odległość uważam, że jest bardzo dobra, bo po pierwsze będzie łączyć dwa miasta, po drugie łączy województwa, a po trzecie jest bezpieczna w tak zwanych działaniach, wyzwaniach, a nie rywalizacji. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Gdzie ty mieszkasz? W jakim kraju? Czym ta ziemia? Czym zdobyta? Czy ją kochasz? A w co wierzysz? Brawo, Szymik. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.